jesteś aktorką, jesteś na świeczniku, trochę prowokujesz w tym momencie udziałem na przykład w sesji Playboyu? Ja prowokuję całym swoim artystycznym życiem. Do tej pory, no cóż, rozbierałam się wielokrotnie w kinie, w teatrze, właściwie od pierwszego wejścia na scenę w jakimś stopniu. Jest to element gry z widownią, jest to forma wyrażenia pewnych treści, a w przypadku Playboya chyba taki mój statement, czym dla mnie jest seksualność, jaką lubię seksualność, czym jest dla mnie zmysłowość, a także taki estetyczny statement i bardzo się cieszę, że to wyszło właśnie tak jak chciałam, że redakcja Playboya była tak niezwykle odważna i zdecydowała się na dosyć ciekawe zdjęcie. Wcale nie chodzi o to, co ja tam na tym zdjęciu pokazałam, ale ono jest bardzo, wydaje mi się, artystycznie zaawansowane i Playboy jakby zmienił trochę kierunek i bardzo się cieszę, że uczestniczyłam w tej zmianie. Podsyca to zazdrość męża? Zazdrość nie zauważyłam, natomiast był ze mnie dumny i cieszył się. Był troszeczkę zaskoczony na początku, ponieważ rozmawialiśmy o moim wzięciu udziału w takiej sesji kiedyś tam i obydwoje stwierdziliśmy, że to jest zupełnie niepotrzebne, natomiast w momencie, kiedy przyszła do mnie po raz kolejny ta propozycja i za tą propozycją stała też taka deklaracja, że możemy to zrobić tak, jak ja lubię, jak chcę i że właśnie na tym Playboyowi zależy, żeby jakby odkryć moją estetykę czy moje sympatie estetyczne, to wtedy się zdecydowałam i bardzo się Piotrkowi spodobało.